Co to jest geocaching? Geocaching to rodzaj gry terenowej polegającej na poszukiwaniu geocache, skrytek, których lokalizacja jest możliwa dzięki posiadaniu współrzędnych geograficznych. Cache, czyli kryjówki, skarby, zakłada się w miejscach atrakcyjnych geograficznie. Bardzo ważny jest pomysł na zamaskowanie skrytki. Mogą być one różnej wielkości, od malutkich pojemniczków, mniejszych, od naparstka po olbrzymie skrzynie mogące pomieścić człowieka. Znalazca w nagrodę zabiera jeden z ukrytych w pojemniku upominków. Zostawia nowy, nie mniej atrakcyjny oraz wpisuje swój identyfikator i datę do dziennika odwiedzin skrytki. W naszym mieście ukrytych jest w sumie kilkanaście keszy. Postanowiliśmy powiększyć tę liczbę poprzez założenie kolejnych. I tak w ramach udziału w drugiej edycji konkursu Wiedzy o Mazowszu zorganizowanego przez mazowieckiego kuratora oświaty powstał projekt Geoodkrywcy. Naszą pracę rozpoczęłyśmy od wyboru miejsc do schowania geocache. Historia Wyszkowa w dużej mierze związana jest z wydarzeniami I i II wojny światowej, dlatego postanowiłyśmy umieścić swoje skrytki w okolicy obiektów związanych z tymi wydarzeniami. Wybrałyśmy cmentarz w Wyszkowie, pomnik Ławeczkę Różyckiego, pomnik Gloria Victis oraz budynek byłej żandarmerii niemieckiej z czasów okupacji hitlerowskiej. Zaczęłyśmy poszukiwać informacji o tych obiektach w internecie, literaturze, u osób dorosłych. O ile poszukiwanie geocache to proste zadanie, które może wykonać każdy dysponujący odbiornikiem GPS, wystarczy smartfon. Po zalogowaniu na stronę www.geocaching.com, o tyle założenie skrytki wymaga już większej wiedzy. Udało się nam ją zdobyć podczas spotkania z jednym z najbardziej zaawansowanych geocacherów w okolicy, Wojtkiem Rutynickim, dorosłym już harcerzem, który dostarczył wielu wskazówek na temat tego, gdzie i w jaki sposób należy się zalogować. Pierwszą wycieczkę z wykorzystaniem smartfonów szlakiem naszych geocache odbyła nasza klasa, 7 D. Koledzy i koleżanki bawili się świetnie i oświadczyli, że geocaching jest lepszy od szukania Pokemonów, ponieważ skarby są namacalne, a nie fikcyjne. Poza tym można się dowiedzieć czegoś ciekawego o okolicy. Skrytki żyją i czekają na wpisy odwiedzających. Nie poprzestaniemy na tych czterech. Na grupie Geoodkrywcy niebawem pojawią się kolejne warte zobaczenia punkty na mapie okolic naszego miasta. Dziękujemy za uwagę. Uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Wyszkowie. Karolina Szymańska, Zuzanna Kochanowicz, Karolina Zyś, Weronika Zaleska.